Gotowy? No. Uwaga, popierasz kod? Jest mi to obojętne. Obserwuję, o, obserwuję kod. Nie popieram ani kodu, ani PiSu, ani. Nikogo nie popieram tak naprawdę. Intronizacja Chrystusa na króla Polski to zabobą, czy nie? Ja nie mam tej akcji. Żyd jest królem Polski. A ile w ostatnim miesiącu wydałeś na muzykę jako słuchacz? Dzisiaj wydałem 140 zł. Ale w tym była jedna moja płyta, to, nie, to, to trzeba odjąć. 100, to wydałem 100. Dzisiaj. Co jest bardziej szkodliwe społecznie alkohol czy marihuana? Alkohol. A dwa zdania, które chciałbyś, by dziś od Ciebie usłyszał, na przykład Jerzy Owsiak? Dwa zdania? No, dwa, trzy, jedno. Drogi Jurku, nie będę yy, zaliczał się w poczet tych, którzy na ciebie plują, ponieważ uważam, że robisz dobrą robotę. Natomiast z drugiej strony wiem, jak było, kiedy chciałem dać samochód na aukcję, i to było naprawdę chujowe z Waszej strony. Krok w karierze, którego wstydzisz się najbardziej? Kurde Blaszka. Hm. Mm. Trudno mi znaleźć. Nie, nie mam jakiegoś takiego, żebym się na maksa czegoś wstydził i wypierał tego. Okej, okay. a jest jakiś polski artysta, z którym nie chciałbyś mieć bifu? Z którym nie chciałbym mieć bifu? No. Myślę, że z wielu takich. Z różnych powodów. Najgorzej mieć się bif z populistami. Proste. Mhm. A co twoim zdaniem jest obecnie największym zagrożeniem dla Polski? Polacy. Gdybyś mógł kogoś deportować z kraju, to kogo byś wybrał? Siebie, na jakąś fajną wyspę. <laughs> Gdybyś mógł przyznać swoją prywatną, osobistą nagrodę za całokształt twórczości, to komu byś ją dzisiaj przyznał? Ale chodzi o rap, czy w ogóle? W ogóle. Może muzycznie, no. Kurczę. Taką ode mnie? Mm -hmm. Nie wiem. Myślę, że na przykład Młynarskiemu. Mm -hmm. A ze świata sztuki, ale nie muzyki? Ze świata sztuki, a nie muzyki. No to już było gorzej. Nic nie ze sztuki. Film? Hmm. Film. Film. To może Smarzowskiemu? Na pewno tak. A co byś powiedział ludziom z Ełku demonstrującym pod kebabem, gdybyś miał pewność, że potraktują Twoje słowa poważnie? <noise> Miało nie być o polityce. <noise> Myślę, że nie potraktowali moich słów poważnie. Natomiast yy, generalnie mógłbym powiedzieć po prostu, że nie kumam jak można pierdolić o islamizację Europy i wpiadać kebaby, nie? To jest dla mnie jakiś, kurwa, absolutnie. Nie jadłem kebaba już bardzo dawno. A nie pierdolę o islamizację Europy, natomiast, stary, jestem... Znaczy, widzę to po prostu, no. Wiesz, ja jeżdżę rowerem, to widzę, kurwa, kto kupuje kebaby, no. no. I to się, kurwa, nie powinno działać, a oni to robią, nie? Ale to jest taka wybiórczość, chyba typowo polska. Ostatnie, yy, tendencyjne. Blokowanie sali sejmowej, to dobra forma protestu, czy, czy nie? No stary, myślę, że kurwa nie odbiega od, od innych form protestu. No. Myślę, że jakby to robiła inna ekipa, w innych warunkach, to ci sami, co mówią, że to jest chujowe, mówiliby, że to jest dobre, więc to jest wszystko stary, kwestia podejścia i spojrzenia. No. A fakt, że jest to śmieszne z jednej strony, to jest inny fakt. Nie? No i tyle.